Uwaga! W tym filmie jest dużo przekleństw. Materiał pochodzi z zapisu live. Jeżeli ktoś ma delikatny brzuszek i boi się, że ze śmiechu może mu pęknąć, niech wyłączy to wideo. Miłego oglądania. MacBook Pro 13 A1989 po jakiejś przebojach, tak bym to mógł określić. Ostatni przebój to był z serwisem i sobie zobaczymy, co tam się zadziało. Miała być wykonana diagnoza za 250 zł, a po dłuższym czasie serwis stwierdził, że jeszcze trzeba wymyć płytę główną w myjce ultradźwiękowej za 400. Wymyć w myjce ultradźwiękowej płytę, która jest wyposażona w procesor, którego proces litograficzny jest wrażliwy na działanie ultradźwięków i taką płytę można dosłownie zabić. 400 za taką przyjemność. Serwis to proponuje. To jest ten sprzęcik. Z nim się coś działo, chyba kawą był zalany. Nawet klawiatura jest przytopiona. Nie wiem, co tu się działo, nieważne. Co tam zobaczymy? Sam jestem ciekawy w sumie. Nie mogłem się zebrać do tego, ale stwierdziłem, że dzisiaj albo już chyba nigdy. Dzień dobry wszystkim. Okej, okay, co tu słychać? No na pewno było zalane, bo widać po klapie, że coś tam się przelało. Sam sprzęt jak wygląda? Spuchnięta bateria. No syf tu jest po prostu. To mocne zalanie tutaj było. Więc mogło się tutaj dziać. No dobra, i tak będę musiał wykręcić tą płytę główną, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo chcę ocenić, jak to wygląda. To jest taki, że ktoś nie podłączał kontrolera baterii, czyli teoretycznie prąd z akumulatora nie idzie na płytę główną. Teoretycznie, no bo ten kontroler różnie potrafi odciąć baterię. Zazwyczaj powinien, no ale jest to zawsze, powiedzmy, niepewna sytuacja. Dobra, rozkręcam to sobie dalej. Dobra, jest tutaj dużo rzeczy do odkręcania, dużo różnych blaszek i takich historyjek, więc wyciągnięcie tej płyty głównej to jest coś. I tak jak serwis sobie liczy 250 za diagnozę, to ja się z tym absolutnie zgadzam i sam naliczam jakąś kwotę rzędu od 150 zł w górę za diagnozę samego urządzenia. No bo właśnie, jest dużo pierniczenia z rozklejaniem tego wszystkiego. I wiecie, samo rozłożenie tego urządzenia już jest jakąś tam, powiedzmy, wymagającą czynnością. Nie każdy to jest w stanie zrobić, dosłownie. Nie każdy. Już widziałem takie historie po samodzielnej próbie otworzenia, demontażu i wykręceniu płyty głównej, że no, zdarza się. Ciekawe, bardzo łatwo wypięła się taśma od touchbara, tak była niepodłączona. No dobra, zobaczymy, co tam dalej będzie. Śrubka mi poleciała. Dobrze, się nic nie spaliło, dobrze, bateria jest odłączona. Ale sprzęt jest srogo uszkodzony. I tak na pierwszy rzut oka to nie ma sensu. W sensie nie ma sensu zakup czegoś takiego, jak kupujecie jakieś urządzenia zalane na Olixie czy gdzieś, na Allegro, czy korzystacie z jakichś tam różnych innych portali. To jest to problem. Bywa to problem. Tak się zastanawiam, czy w ogóle ktoś tu wyciągał płytę główną. Tu jest taka tasiemka od głośnika i ona jest bardzo ładnie przyklejona. Ona powinna być odklejona. Ciekawe. No dobra, zobaczymy. Nie mówię, że to nie było otwierane, ale zobaczymy. Może serwis popatrzył, otworzył, poczyścił, wiecie, pędzelkiem 250 za diagnozę, a potem jeszcze 4. To coś zobaczymy więcej. I w sumie klient się zgodził. Odsyłka 250 skasowane. Tak się żyje. Zamiast się tam męczyć, z naprawami i w ogóle, to tak można podejść do tematu i chyba ja będę musiał też tak robić. Mieć to wszystko w dupie i się nie przejmować. Najwięksi youtuberzy polecają takie różne serwisy i tak dalej, więc po co się tutaj spinać w jakieś naprawy? Wykonywać diagnozy za 250
typu przyjęcie urządzenia, 2,5 stówy wydanie, nie wiemy, coś tam zepsute, procesor do wymiany, płyta główna albo jakieś takie historyjki i wywalone. Dobra, większość blaszek, które powinny być zdjęte, odkręcone, została odkręcona. Tu trzeba uważać z taśmą Touch ID, bo ona jest przyklejona do płyty głównej. Jest jakby zawinięta i przyklejona do płyty głównej. No właśnie, wiecie co? Nikt tej płyty głównej nie wyciągał, bo jakby ktoś to wyciągał, to by łatwo odeszło, a to tak, kurde, no dobra. Powiedzmy, że zaczynam się zastanawiać, czy ktoś tą płytę, albo inaczej, jestem przekonany, że mogło tutaj nie dojść do demontażu płyty głównej. Ale sobie zobaczymy. No ja jestem ciekawy, a wy jesteście ciekawi, jak to naprawdę było z tym sprzętem. Sprzęt kupiony, uszkodzony, oddany do serwisu. Podobno on działał jakiś czas, potem się wywalił. Serwis jakieś dziwne historie stwierdza albo opowiada. Teraz Rafałek ma coś tutaj powiedzieć. No tego na pewno nikt nie odklejał, więc tej płyty nikt nie wyciągał. Ta tasiemka tutaj jest tak mocno przytroczona, przyklejana, że nie sądzę, żeby ktoś to wyciągał, więc na oko moje płyta nie była wyciągana, więc ta diagnoza za 2,5 stówy, wiecie z czego jest. Ja mam takie określenie na to, wrażliwi, proszę zamknąć uszy, proszę zatkać uszy, jeżeli mnie oglądają dzieci, to dzieci powinny wyjść teraz z pokoju, bo będę bardzo mocno, powiedzmy, artykułował, określał, co to był za rodzaj diagnozy tutaj wykonany za te 250 zł. Dzieci wyszły z pokoju, to już mówię, to była diagnoza z chuja. Demontuję to. O, wypięła się tasiemka. Kontrolera baterii, tak, jest wypięta. No zobaczcie, jest jeszcze bajzel tutaj na taśmach, więc jakby elementy od touchbara mogły tutaj powodować problem. Dlatego może został odpięty ten touchbar. No dobra, jedna rzecz jest gdzieś tam sprawdzona. Teraz zobaczmy, co będzie słychać po drugiej części płyty głównej. Patrzcie, diagnoza za 2,5 stówy. Widzicie, tak to wygląda. Po chuj się męczyć, kasować 2,5 stówy i klient się spie... Albo dopłać jeszcze, to wbijemy do myjki ultradźwiękowej, a potem też ci powiemy spie... Wymień sobie płytę główną. Tak się żyje w tym świecie. Szczególnie jak jesteście serwisem polecanym przez znanych youtuberów, to takie usługi są wam właśnie świadczone. Czyli nic z tym nikt nie zrobił, no bo po co? Teraz sobie rzucimy okiem pod mikroskop, co tu będzie słychać. Z pewnej strony to dobrze, bo jeżeli tego bajzlu nikt nie ruszał, to zwiększa szansę na naprawę. Jakby ktoś rył, to byłoby gorzej, bo mogłoby coś zostać jeszcze uszkodzone. No jest tu trochę korozji. I co tu dalej wygląda z tej strony? No trochę korozji. No jest ogólnie syf, to nie neguję tego z tej strony. O, wypadła taka zaślepka od kontrolera baterii. Polecają go najwięksi youtuberzy sceny elektronicznej na polskim YouTubie. Sobie poszukajcie. Ja więcej nic na ten temat nie powiem, bo właścicielowi znowu dupa pęknie i się przysra. Czy właścicielom w sumie. To jest ta, powiedzmy, lepsza część tego zalania. Teraz przechodzimy na drugą stronę tego zalania. Zacznę od układów audio, bo po drugiej stronie, w sensie tu są wzmacniacze audio, między innymi dwa. Druga strona była trochę zalana, więc zaraz sobie zobaczymy, czy coś tu, nie wiem, wybuchło czy coś. No jest trochę różnej korozji. Układ USB-C, jego zasilanie, czujnik Hala. No taka drobnica troszkę jest zalana. Teoretycznie jakoś tam, wiecie, niby nie groźnie, no ale w tej okolicy też panuje wysokie napięcie 20 V z USB-C.
Ach, więc to mogło coś tutaj się podziać. Ja będę tak latał sobie teraz tą płytą główną, więc jak ten obraz wam za szybko ucieknie, to wybaczcie. Jak znajdę jakieś ciekawsze miejsce, to się zatrzymam przy nim. Ja na razie tak, wiecie, się przesuwam, żeby zobaczyć, popatrzeć, co na tej płycie słychać. No i powiem szczerze, że tak na razie to jestem optymistycznie do tego nastawiony, że ta płyta w jakiś tam sposób rokuje. Wyrzucać tego do myjki dźwiękowej, ultradźwiękowej nie ma sensu, bo tylko fragment płyty głównej jest zalany, ale to i tak jakby się nie doczyści. Powiem tak, jest jakiś sens tutaj działania z tym urządzeniem, nie przekreślałbym tego. Trzeba by jeszcze zobaczyć, co tam z matrycą, bo zaraz wam pokażę. Widziałem gorsze rzeczy, nawet tam jest taki A1990, czyli ten sam rocznik, ale 15, i tam było gorzej. Jak zobaczyłem to zalanie, to po prostu zaraz zobaczę, czy będę w stanie wam pokazać jakieś zdjęcia, żebyście coś zobaczyli. Tu jest dosłownie... Tak wyglądało zalanie. I z drugiej strony to w ogóle wszystko było tak zarośnięte, że ja pierdziela. Sprzęt ogólnie podniesiony. Audio jack nie działa. Chyba trzeba będzie go wymienić albo zobaczyć, co tam jest. I podświetlenie klawiatury, bo taśmę zjadło. Na szczęście dzisiaj sprawdziłem, podświetlenie klawiatury jest wymienne. Dobra, więc takich rzeczy, które mogłyby zatrzymać ten cały proces naprawy, to jest tutaj touch bar i ta taśma. To jest trochę, powiedzmy, groźne. Z tego względu, że to zalanie w korpusie mogło się jeszcze, powiedzmy, rozlać, rozprzestrzenić i spowodować problem. Czyli jak będzie touch bar do wymiany, to ja pierdzielę, nie wymieniam touch baru. Wtedy trzeba szukać top case'a z wymiany. Tutaj, zobaczcie, pęknięcie matrycy jest. W sensie ramki matrycy. Teoretycznie nie powinno to nic powodować, ale ja pewności nie mam, co tam jest. I tego nie wiem. Mogę zakładać, że to jest, no wiecie, uszkodzone. Tak samo klawisz. No klawisz można wymienić, bo to jest tylko keycap, więc tu nie będzie jakiegoś tam wielkiego problemu. Teoretycznie trackpad może jeszcze być zalany. Więc tak, wiecie, sumując tą całą diagnozę, to żeby klientowi powiedzieć, co jest grane, to w tych 250 zł trzeba by wytestować matrycę i top case, jak on się zachowuje. Pominam spuchniętą baterię, bo to wiadomo, że do wymiany, bo to widać. Reszty nie. Płacicie 2,5 stówy i chuja wiecie. Diagnoza zajebista. Okej, okay. Ja w tej chwili nie mam, chyba nie mam płyty głównej, która będzie do tego pasowała. Muszę zobaczyć, bo pracuję nad płytą główną na wymianę pamięci NAND i to jest chyba ten model. Muszę to sprawdzić, więc będę mógł użyć sobie, powiedzmy, płyty, która za niedługo będzie naprawiona i to zweryfikuje, albo coś w tym stylu. Więc jakby 250 zł diagnoza, z której totalnie nic nie wynika, plus jeszcze po miesiącu serwis chce 400 zł zamycie płyty głównej w myjce ultradźwiękowej, jakoby to miała być, w sumie nie wiem co, naprawa, diagnoza. Nie wiem, ja chyba też podniosę swój cennik i będę tak w chuja leciał, bo to się chyba opłaca i tak dalej. Będziecie mogli do mnie wysyłać urządzenia 2,5 stówy. Wiecie, Rafałek dotknie ręką, powie spierdolone, 250 zł. To, co można by tu jeszcze zrobić, to szybko ja to sobie dosłownie wymyję pod mikroskopem, żeby ocenić, co tam będzie. Bo i tak by byłoby trzeba to przemyć. Tu nie będzie dużo jakiejś tam roboty. To jest tylko fragment, żeby usunąć tą korozję i zobaczymy, co zobaczymy. To jest kawa, więc jakby trzeba użyć dosłownie wody destylowanej. Wodę destylowaną mam w zbiorniczku. Więc co? Idziemy. Pomyjemy. Pomyje będą. Będą pomyje. Dobra, zacznę od tej najbardziej zalanej strony i to po prostu polewacie szczoteczka mi się pieni, w sensie woda mi się pieni, bo wczorajsze urządzenie było zalane jakimś żelem albo szamponem do włosów czy czymś takim i się mocno pieniło i ja to myłem, o Jezu, płytę główną to myłem dosłownie 5 razy, myłem, pukałem,
wydmuchiwałem kompresorem i wiecie, takie różne rzeczy, a i tak pod układem od USB-C był gruz. W sensie te rzeczy, które powoduje korozja i tak dalej, tam było takie, wiecie, takie, no Jezu, to wyglądało paskudnie. Ja akurat już z tego zdjęcia nie zrobiłem, ale no, ładnie pachniało, a wyglądało naprawdę strasznie. Więc to, co zostało na szczoteczce, a nie widzicie, to się wszystko zapieniło właśnie. Na ten fragment płyty głównej trzeba uważać, bo on jest takim, wiecie, to jest taki wycinek. I gdzieś to się dość mocno wygina, więc tak z wyczuciem, wszystko z wyczuciem, nic na siłę. No tak więc jeszcze taka uwaga a propos myjek ultradźwiękowych dla serwisantów, którzy gdzieś tam kombinują, uczą się i tak dalej. Nowych urządzeń typu tam od 2015 roku w górę nie wkładajcie do myjek ultradźwiękowych. Może to się źle skończyć. Dobra, to mi pom, to już tutaj za bardzo nie czyszczę, bo IPA, jeżeli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy, organiczne, to prawdopodobnie była kawa, bo mi tak to zapachniało. To taki specyficzny zapach się robi, nie lubię go. Pachnie gównianą kawą wtedy, taką naprawdę jakimś takim ściekiem kawowym, no ale taki zapach się tworzy z kawy po jakimś tam dłuższym czasie, jak to tak sobie leży. To właśnie taki aromat tutaj poczułem, jak otworzyłem urządzenie. Jeszcze z tej strony tak samo przejadę szmatką, której zadaniem jest jakby wchłonięcie różnych takich różności, które tutaj są. No i teraz to już troszkę lepiej wygląda. Można to już popatrzeć po elementach. No jeszcze, wiecie, nie jest wszystko dobrze i to daleka droga do tego, żeby było dobrze. Trzeba by popatrzeć po kondensatorach, jak to wygląda, ale to są tylko kondensatory. Płyta bez tego się zazwyczaj uruchomi, chyba że coś jest od internal, powiedzmy, od wewnętrznej przetwornicy danego układu, bo czasami też tak bywa. Tu się wszystkiego nie udało wyczyścić. Tam jakiś bajzel się pojawił jeszcze i nie wylazł. Co tu jeszcze? Tutaj był w miarę, powiedzmy, w miarę. No ale tam pod układem, o, pod wzmacniaczem audio, widzicie coś, nie wiem czy to widać, coś zielonego tutaj wyleciało. To może być korozja pod układem. Tu też jest jakiś glut pod układem, więc pod wzmacniaczami audio może być, no, gruz. Ale spoko, je łatwo ściągnąć. To nie jest, znaczy łatwo dla mnie. Nie jest to jakiś wielki problem. Wielki rocket science. Całkiem spoko. Przynajmniej na oko, wiecie, to na oko to chłop zachorował. Nie jest to takie oczywiste i wiecie, może się okazać, że ta historia się naprawdę mocno zmieni. No ale takie, wiecie, oględziny i tak dalej na razie są obiecujące. O, tu w złączu jest trochę bajzlu. No ale tak powiedzmy na oko tragedii nie ma. Nawet bym się pokusił zaraz tutaj o podłączenie do USB, żebym ocenił, co tam jest. Tutaj to jest kontroler Thunderbolt, ten największy układ. Ja go podleję trochę IPom i jeszcze pójdę do kompresora. Muszę niestety wyjść, bo kompresora nie mam obok siebie, a instalacji sobie nie przeciągnąłem tutaj na stanowisko. Z tym pieprzonym leniem. I mi się nie chce. Kompresor prawie pusty. Można to uruchamiać. Ok, ja tu sprawdzę sobie kilka rzeczy, czy występują jakieś zwarcia. To są układy zasilania, wzmacniacze audio. Nie, póki co tu jest jakby ok. No to jeszcze coś niecoś tam sobie posprawdzam. No dobra, jest nieźle. Nie ma w tej okolicy zwarcia. No a co do słuchania różnych rzeczy, to tak nie do końca jest, bo ja tu jeszcze muszę telefony odbierać. Tak, USB-C wygląda jak gówno. Dobra, chodźcie pod mikroskop. To wam to zademonstruję. Że to USB-C wygląda jak gówno. Dosłownie w przenośni. Jest jedno, widzicie, no jest po prostu, no gówno widzicie jeszcze do tego wszystkiego. No jest zeżarte, co tu dużo mówić. Ten port się do niczego nie nadaje. Przynajmniej jedna jego strona, druga już trochę lepiej. No ale jest słabo, pewnie będzie trzeba go wymienić. Dobra.
to nawet tego już nikt nie sprawdził. I taka diagnoza za 2,5 stówy, nie? Nie, niestety nie mogę teraz odebrać. Czekam na telefon. O, drugi port też jest zajechany. Masakra. To już wam pokazuję, jak wygląda drugi port. Też zajechany. Jest duża szansa, że ktoś używał tego zalanego kabla. W sensie wsadził kabel do ładowania, gdzie był syf z jednej strony. Przełożył do drugiego i to zażarło ten port. No bo zobaczcie, tu już jest trochę mniej tej brązowej cieczy, czyli kawy. Więc ktoś kombinował. No nic, ja będę musiał użyć takiego portu mimo wszystko, tylko muszę go sobie oczyścić. Muszę użyć, żeby... bo nie mam nic innego pod ręką, żeby tutaj podłączyć. Więc... no, chociaż z tego to chyba nic nie będzie, tak czy siak. Bo to go tak wyżarło, że... ja pie... nie, dobra, to jest śmietnik. To jest... czyli mamy dwa porty do wyjeba... też czasami ich po prostu wymieniam klientom, potem nie mam. Ale dobra, tutaj mam. Co się tutaj objawi nam? Czy w ogóle się coś objawi? 5 V. Co dalej? Przełączyło się na 20 V, czyli nieźle. Zaraz płyta się zacznie uruchamiać. Płyta się zaczyna uruchamiać. Dziękuję. Urządzenie naprawione. Pakuję je do budy i zaraz je włączymy. 2,5 stówy diagnoza. No kurwa mać po prostu. Napiszcie mi potem w komentarzach, czy to jest zajebisty serwis, który kasuje 2,5 stówy i czy ja też tak powinienem robić i robić także, panie, 2,5 stówy diagnoza, urządzenie na półkę, leży 2 tygodnie, nie wiem, zjebane, nie działa, wymiana płyty głównej, 250 zł. Nie wiem jeszcze, co zrobić z tą taśmą tutaj. Jeszcze szybko postaram się przemyć tą tasiemkę. Okej, to tylko powierzchowne jest, przynajmniej w tym miejscu. Więc może będzie nieźle. Chociaż nie chwalmy dnia. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Kurde, widzicie, zamyśliłem się, bo tyle rzeczy trzeba ogarnąć. Tasiemkę tu miałem jeszcze wkręcić. W sensie chcę ją wkręcić. No mógłbym to zrobić inaczej, ale powiedzmy, że mogę to wytestować jakby na zewnątrz. Podłączyć sobie taśmę do matrycy. Nie musiałbym tego wkręcać, ale... i tu drugą. Ktoś tu napisał, że... a, Piotr Dobromilski, czy warto się szmacić? Powiem tak, żyjemy w takich czasach, że charakterem i godnością... okej, ja zwarcia nie widziałem, więc zaryzykuję, nawet podłączę ten spuchnięty akumulator, może nam coś tutaj wybuchnie. A ja wiem, że wy lubicie fajerwerki, więc jakbym się tutaj swajczył na live'ie, to byście byli bili brawo. Odpalamy ten bajzel. Z której strony ja mam złącze USB-C? Z tej strony. Kabelek muszę wziąć z podłogi. Cyk, i patrzymy, co będzie. Coś będzie. 5 V jest. Dalej, dawaj 20. 20 V jest. Rozkręcaj się. Trackpad nie działa. To nie jest dobrze. To nie jest dobry objaw. Jest dźwięk. Płyta startuje. Nie działa trackpad. I póki co zrestartował się. Jest jakiś problem. Jeszcze zaraz odłączę trackpad i zobaczymy, czy to ten problem rozwiąże się, ale był gong. Czyli płyta startuje. Jeszcze raz odłączyłem teraz trackpad. I zobaczymy. O, ruszył touch bar, chociaż jest sieczka na nim. Więc coś tu się jeszcze dzieje niedobrego.
Nie wyłącza się na razie, 13 W pobiera, nie ładuje baterii. Na wyświetlaczu nic nie ma. No, coś tu się jeszcze dzieje, moi drodzy. Co? Nie mam zielonego pojęcia. Temat jest jeszcze na jakąś tam rozkminę niestety, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. Trzeba by sprawdzić trackpad. No, touchbar też może być oczywiście uwalony, bo też jakieś zalanie tutaj miało miejsce, więc to nie jest jeszcze nic pewnego. Z rzeczy, które ja jeszcze szybko ogarnę, to wykręcę trackpad, bo to można szybko jeszcze zrobić. Ciekawe, czy ktoś go wykręcał, bo są jakieś paluchy, więc nie wiem, co tu się działo, ale trackpad jest zalany, widać na nim mnóstwo paluchów, więc ktoś tutaj coś rył. No i jest ten trackpad zalany. No widzicie, zażarło. No ktoś tu rył. Nawet ktoś to chciał naprawiać. Nie wiem kto. Nie mam zielonego pojęcia, kto tutaj rył. Czy to właściciel we własnym zakresie coś grzebał. Ale trackpad jest tam mniej lub bardziej uszkodzony, jest zalany, więc jakby to ma prawo się restartować. Dzieje się coś jeszcze takiego, że nie podaje to obrazu. I teraz pytanie, czy ta matryca żyje, czy nie żyje? No to jest pytanie. Cholera wie. To co ja jeszcze zrobię, to odłączę touchbar. I zobaczymy, co się stanie, jak odłączę touchbar. Bo touchbar też potrafi generować ciekawe objawy. Oczywiście może być też walnięta bateria, bo jest walnięta, więc trzeba by odpalić płytę w jakimś sprawnym top case, żeby się przekonać, jak sytuacja się ma. Bo to nie jest nic pewnego. Jest dźwięk, na matrycy nic nie widzę. Tylko 13 W płyta pobiera mniej więcej, 12, 13, coś takiego. Coś go tu jeszcze boli. Odłączę jeszcze klawiaturę. Najbardziej z tego wszystkiego właśnie martwi mnie brak obrazu. I w tej chwili nie wiem, czy to jest kwestia płyty głównej, czy na przykład matrycy uszkodzonej. No i płyta się restartuje. Nic jakby się tutaj sensownego nie dzieje. Ja tam przy... O, dobra, tego nie zauważyłem. Tu też pojawiła się ciecz na taśmie, więc jest podejrzenie, że mogło się tutaj coś więcej zadziać z samą matrycą nawet. Tutaj, no widać, że gdzieś tutaj na tej osłonce, a no w sumie na antenie Wi-Fi była ciecz, więc kto wie, może ciecz weszła na matrycę. Tak, to jest dobry pomysł. Włączę to szybko do huba USB z HDMI i spróbuję to jeszcze raz odpalić i zobaczę, czy coś będzie. Wy tego niestety nie zobaczycie do końca, ale zaraz zmienię rzut kamery na taki. No powiedzmy, że coś tam będzie widać, coś, czyli nic. Ale będziecie musieli mi wierzyć na słowo, jak się coś pojawi. Na razie jest brak sygnału. Coś tam się pojawiła, jakaś aktywność na HDMI, ale to nie była żadna aktywność. Jakieś... O, czekajcie, coś tam się dzieje. Co, będzie obraz? Ciemno. Widzę ciemność, ale pojawiła się aktywność na HDMI. Więc no coś nie działa. Tyle co wam mogę powiedzieć. Widzę ciemność. MacBook wyświetla czarny obraz. Czyli coś tu jeszcze nie trybi. Znowu się pojawiła jakaś aktywność na HDMI. Zrestartował się. Czyli tak naprawdę nic więcej nie wiem na ten temat. Nie rozwiązało to problemu. Sytuacja dalej jest niejasna. Można założyć, że płyta główna jest uszkodzona. Co dalej z tym robić? Szczerze mówiąc, ja bym to wywalił na śmietnik.
nie naprawiałbym tego. Brnięcie w ten temat może być problematyczne. Ewentualnie postaram się założyć tutaj chociaż na test inną płytę główną, żeby sprawdzić, czy matryca działa, bo jeśli matryca nie będzie działała, śmietnik, nie ma sensu tego ruszać. No ale widzicie, u mnie diagnoza mniej więcej wygląda tak, że to trwa. Taką lekką godzinkę trzeba poświęcić, czyli tam mniej więcej wychodzi, że co, 200 na godzinę wychodzi takiej roboty i to nie jest gapienie się w sufit, tylko weryfikacja różnych rzeczy. Nawet pierwsze czynności naprawcze są w takiej, powiedzmy, usłudze diagnozy, bo wyczyściłem płytę, uruchomiłem taką płytę i tak dalej, więc tak to działa. Padło pytanie, czy znam kobietę serwisanta. Otóż znam. Taka pani niedaleko mnie na Piątkowie prowadzi serwis RC2000. Możecie sprawdzić, jak macie jakieś sprzęty, stacjonarki i tradycyjne laptopy, to ona właśnie to ogarnia. Nie sama oczywiście, ale jest jakby właścicielką tego serwisu, więc możecie z nią sobie pogadać. Możecie zlecić jej jakąś naprawę stacjonarki albo tradycyjnego laptopa typu, nie wiem, Lenovo, HP, cokolwiek i wam ogarnie. Dzięki, trzymajcie się i napiszcie mi tutaj jeszcze, co wy myślicie o takim podejściu, żeby kasować 2,5 stówy i mieć wyjebane na to wszystko. Do zobaczenia w następnym live'ie albo w jakimś innym materiale.